Złoty medal? Złoty medal. Hej, od młodza, co najmniej 10 lat. Też, ojejku, jaki wysoki sufit, zobaczcie. Jaka szafa. Kolejny dom, przepięknie położony. Tufa nie trafiłyśmy, bo jest zrobiony staging, więc teraz mamy meble. And then you just push. Oh. Nie będą takie te tajemnicze drzwi? Secret room. Oh, oh wow. Witajcie w odcinku specjalnym z gościem, którego już znacie. Jak jesteście nowi na kanale, to może nie, ale Kingę już każdy pamięta. A jak jest Kinga, to znaczy, że będą... domy. Będą domy. Zawsze, nie wiem czy pamiętacie, taką serię miałyśmy z domami. Miała ją też u siebie Kasieńka, pani Kruk. Ale Kasia już teraz nie wiem, czy nagrywa w ogóle w tym roku. Natomiast stwierdziłam, że tradycyjnie jeden dom na gram jest piękna. Piękny dzień, jesienny i postanowiłyśmy wybrać się dzisiaj, zobaczyć parę domów, bo parada domów w naszym regionie już się powoli kończy. To jest dzisiaj ostatni? Nie, jutro ostatni dzień. Także idziemy zobaczyć w okolicy fajne domy. Także zabieramy Was i mam nadzieję, że Wam się będzie podobać. Tutaj w katalogu Wam pokażę. To jest pierwszy domek, do którego idziemy. Tutaj stoimy obok. Ma on powierzchnię ponad 4000 square feet, czyli to będzie jakieś 400 metrów. No coś tak. Mhm. I ma 5 sypialni, 5,5 łazienki, czyli 5 pełnych łazienek i jedną taką ubikację. I kosztuje 1 395 000. Ok. Tutaj z ciekawości Wam plan pokażę domu. Ja zawsze uwielbiam oglądać plany domów. I idziemy. Miało być chłodniej. Ubrałam sobie długi rękaw. A ja właśnie rzuciłam, że tak w słońcu jest gorąco. O, jak ładnie jest położony ten dom. Bardzo ładny. Ładny kolor. Ciekawostka kolejna, że już wygrał złoty medal. Złoty medal, tak. Tak, złoty medal. Złote, srebrne, tak. I brązowe. Tam jest tabliczka właśnie, że to jest gold winner w paradzie domów. Ale ładne wejście. Ślicznie. Trzy garaże. Najlepsze to są te trawniki na początku, nie? Zanim one się wrosną. Jakie drzwi! Jakie drzwi, jakie okno! Ale ładnie. To mi przypomina trochę taki Hobbit House, nie? A no! Właśnie, bardzo fajnie. Tu taką ładną jeszcze wycieraczkę, drzewka z boku. Piękne to okno. Jeszcze jest, zobacz, na drugą stronę widok. Patrz, tutaj nie masz salonu. Czy to będzie salon? Tak, to będzie salon, bo tam jest kominek. Dobra, wejdźmy do środka. No to chodźcie do środka. Kinga, prowadź. Kuchnia dodatkowa? Taka dodatkowa kuchnia z piżarnią. Color, jak się nazywa. To jest super. Tak można sobie tutaj coś przygotować, podgotować, jak się ma imprezę najczęściej, nie? Albo sprzątać. Tak. Dodatkowe miejsca, czyli takie połączenie z piżarki z kuchnią. Często są też... O, jest zmywarka, wiesz, akurat chciałam powiedzieć, że jest dodatkowa zmywarka. I mikrofala tutaj jest, nie wiem, czy tam jest mikrofala. Nie ma, więc to jest jedyna. Jedyna mikrofalówka? Co to za sprzęty są?
A tutaj wejście do garażu. Czyli ta ubikacja, tak? Ale ładne światło jest tutaj, zobacz. Bardzo ładne światło, bardzo ładne lustro. Hej, odmładza co najmniej 10 lat. Zmiękcza rysy. Nie mamy zmarszczek. Ale jak na ubikację, to duża. I wysokie sufity. Tutaj jest, myślę, co najmniej 10 stóp, a może więcej. Tutaj jest nawet więcej, bo zobacz. Wysoki sufit, sypialnia, gościnna chyba, nie? Najczęściej gościnna jest jakby za kuchnią. Czyli tutaj powinna być łazienka, czy nie? O tak. Okay. Taka maluteńka, ładna na jasno. Ładna. Bardzo jasno. Ciekawa, ciekawa. A tu zobacz, ale fajnie, że z łazienki jest wyjście. No, jakby kiedyś teraz sobie wybudowali pool, czyli basen tam na zewnątrz, to tutaj można sobie tutaj na łazienkę. Tutaj mamy kominek. Tu jest zbudowany grill z taką kuchnią. No i właśnie Kinga mówi, że jakby zbudowali sobie tutaj basen, to byłoby fajne właśnie takie połączenie z tym pokojem, z prysznicem. No. Tu jedynie co, to bym zostawiła otwarte, a tu bym założyła screen. Siatki, żeby nie było owadów. Tu nawet myślę, że łatwo. Spokojnie, bo jest takie obramowanie, to można. I tu nawet zamontować można by było z tej strony. Idźmy na drugą stronę salonu, na drugą stronę domu. Co my tutaj mamy? O, to jest główna sypialnia. To będzie też pewnie jakaś bieliźniarka. O, taka szafa. No tak, na płaszcze. Szafa na płaszcze. To tutaj jest laundry, czyli pralnia. Ładne płytki, ładny kolor, taki niebiesko-szary. Ściana na podłączenie i tutaj będzie master bedroom. Nie tam, nie w tą stronę. Też, ojejku, jaki wysoki sufit, zobaczcie. Ale pięknie. Okej. Okay. Szkoda, że nie jest umeblowany. No tak, masz rację, zapomniałam. Gdzie byś łóżko postawiła? Tutaj chyba jedyne miejsce, co? Na pewno tam. Tak, z takim widokiem. Tu się rano budzisz? Ładnie. Rano się budzę i idę się musiał zrobić do z łazienki. Mamy przejście do szafy. O! Jaka szafa! Chyba bym sobie tutaj biuro zrobiła. Ale fajnie. Fajne ma światło i takie w ogóle takie jest atmosfera. Rewelacyjne. I te duże lustro, jak sobie przymierzesz coś. Super. Idziemy teraz do góry.
Tu mamy kolejną pralnię. Zaskoczenie. Dwie pralnie w domu. Kinga mówiła, że może to być dom wielopokoleniowy. Mógłby tak, ta pani, która przychodziła, mówiła, ja się z nią zgadzam, że można by po prostu, na przykład czasami tak jest, że młodsza część rodziny, która na przykład może chodzić po schodach z łatwością, mieszka na górze, a rodzic mieszka na dole. No tak. I tutaj jest dodatkowa pralnia, są łazienki. Tylko kuchni nie ma. Znaczy przynajmniej jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiem. Dobra, zajrzyjmy tutaj, to będzie pierwsza sypialnia. To tutaj są dwie sypialnie. Tu jest pierwsza sypialnia, wszystkie sypialnie z takimi wysokimi sufitami. I oczywiście szafa. A tu? Tu wejście na strych pewnie będzie, nie? O. Tak. Takie schowki, schowek. Bardzo gorąco, jak zwykle. I kolejne. A, jeszcze nie. Tu jeszcze jest łazienka w tym pokoju. Czy każdy ma swoją łazienkę. Ładne, podoba mi się. Takie światełka są ładne. Bardzo czyste linie. Tak, takie. I kolejną. Sypialnia. Tu mamy niższy sufit. Łazienkę. O, zobacz, tutaj już jest. Czyli tutaj nie masz szyby, nie ma tylko szybki, jest. Tak, jest wanna. Wanna. I tu mamy dużo drzwi. Kinga pokazuje, co jest. O, tu jakie duże wyjście na strych. Oj, ogromny strych. No. Ogromny strych z oknem. Tutaj na pewno szafa. O, taka dosyć spora. Zobaczcie, bo już jest dużo wejścia. Fajne półki już budowane przez twoje. Fajnie, że taka duża szafa. Można się schować. Można chłopaka schować w nocy. Tu ładny ten kącik. Tu bym sobie biurko zrobiła. Fajnie. Świetnie. Z takim widokiem. Ładnie, bardzo ładnie. Dołączę to okno. I tu pewno będzie też strych. Czyli pokój. Ale ładny. Chyba bym ten bym wykończyła. Dla własnego użytku. Nie żeby na kolejną sypialnię, ale zrobić sobie na przykład tutaj jakiś taki art room. Tak, to by to pasowało. Znaczy tutaj nie można tego liczyć jako pokoju, to byłaby część tego miejsca, tego pokoju. Tylko że klimatyzacja musiałabyś troszeczkę podciągnąć. Fajne. Dobrze, zobaczmy jeszcze, co jest po drugiej stronie. Tu wychodzimy z tego zakątka. To dom ma właśnie dużo takich zakątków. Co mi się podoba? Tak jak podoba mi się na dole open space, czyli taka przestrzeń całkiem otwarta, to u góry lubię takie zakątki, żeby każdy jakby miał tą swoją przestrzeń. Tu mamy chyba family room. To jest bonus taki. Ale też taki do gier, znaczy taki do entertainment, nie? Bo mają tutaj, można sobie zrobić lodówkę na picie. O, z umywalką. Okej. Okay. Jest taka mała chętka, bo możemy na przykład tu mieć lodówkę małą, microwave. Taki imprezowy pokój. Albo imprezowy. Te drzwi otwarte. No i tak, jeszcze ubikacja naprzeciwko. O, łazienka cała. Łazienka z prysznicem. Zobacz, a tu jest przejście od razu z dwóch stron do... Aha, do tej sypialni, która tam była. Tu mamy szafę. Wchodzona. Taką garderobę ładną. Dużo. No dużo, trzy rozmiary są tych szaf, naprawdę fajne. Kolejna sypialnia jest wysoka. Te okna są też takie ładne. Zobacz, mają takie fajne obramowanie te okno, że one wcale nie jest duże, a wydaje się duże, nie? Wydaje się, tak, tak. Taki tryk. No. A tutaj taki zakącik dziwny. Zabawanego. No to jest śmieszne. Tu jedynie co, ja bym to zabudowała jakimiś półkami. Tak, bo to właściwie nie ma sensu. Albo szafki, albo szafki zamykane. Tu kolejne. Czy
Czy tutaj też jest wejście na strych, takie mini dla pieska? O, tu mamy dla pieska pokoik, który nawet jest chłodny. Wyszłyśmy z tego ładnego, pięknego domu. Fajnie było się zgubić na chwilę. Kinga, co myślisz o tym domu, o cenie na przykład, bo generalnie już mu wspominałam, że ceny poszły wszędzie, do góry. Do góry ceny poszły, to już nie jest to, co było kilka lat temu. Chociaż teraz te ceny się już ustabilizowały, ale tak jak mówiłam do Ani, że na ten, na taką przestrzeń tego domu, ten dom jest dość duży, to ta cena naprawdę na dzisiejszy rynek nie jest zła. Mhm. I ten dom jest fajnie rozplanowany, właśnie jest tak rozplanowany, że może tu mieszkać nawet parę generacji. Bo można i na górze mieć taki swój apartament, prawie że i na dole można. Tak. Ma bardzo piękny ogród. Jest taki naprawdę fajnie zbudowany. Dobra konstrukcja, dobra jakość, dobry budowniczy. Hmm. Na dzisiejszy rynek dobra cena. Przypomniało mi się, co miałam powiedzieć, że to też jest fajne osiedle. I tutaj też ceny zależą od osiedla. To osiedle ma na przykład pole golfowe, na które Tomasz czasami przyjeżdża. Mm-hmm. I fajne te domki takie. Są większe trochę odległości między domami, każdy ma tą przestrzeń większą, te domy są większe, więc takie trochę inne osiedle. Dobra, idziemy dalej. Chciałam Wam pokazać kawałek osiedla. Tam tu, a to jest ten czerwony balonik, to nie chyba coś na Halloween robił, wiesz? A tu budują jeszcze po lewej coś? Tak, tutaj coś budują. Ale dopiero zaczęli. To jak stare jest to osiedle mniej więcej, nie wiesz? Ono jest dość stare. Oni tutaj zaczęli budować, bo ale to jest bardzo ciekawe, nie? Że masz takie stare domy. Tak, to jest specyficzne. I dalej się budują. Tak, to jest specyficzne, bo oni po prostu sprzedawali działki i nie zmuszali ludzi, żeby zaczęli budować na tych działkach od razu. Ciekawe, ciekawe. Więc czasami jest tak, że na przykład ktoś miał w rodzinie, ktoś kupił tu działkę 20 lat temu. O, albo 15 lat temu. No tu widać, że na przykład jest działka po prawej stronie. A teraz budowniczy i powiedzmy ta para umarła i teraz ich dzieci na przykład nie chcą tu mieszkać, sprzedają budowniczemu tą działkę. Ha! Bo w wielu osiedlach jest tak, że jak kupisz działkę, to masz tam jakąś pół roku na przykład u nas, żeby zacząć budować. Tak, musisz od razu zacząć budować. Nie ma tak, że musisz czekać. A tu można było czekać. Także taki trochę inny format, więc to osiedle jest bardzo fajne, ale ono już tak po trochu, przez wiele lat się buduje. Tutaj będzie zaraz chwila następna chyba. Tutaj się buduje, ale jeszcze nie jest zbudowane. A tu podobno gdzieś jest parade. Jeszcze troszeczkę dalej. Nie ma znaku, ale auta stoją, więc coś tutaj będzie. Jest znak tam po lewej. O, okej. Okay. Kolejny dom. Przepięknie położony. Jeszcze ładniej mi się wydaje, bo są fajnie, są drzewa. Tak. Między domami. Ten jest bardziej klasyczny. Tamten miał w sobie coś takiego, nie wiem, nowy styl, którego ja jeszcze nie poznałam, jak szukaliśmy domu. Ten jest bardziej klasyczny. Śmieję się do Kingi, mówię, że to jest fajna ulica Golfers View. Pewnie dlatego, że jest widok na pole golfowe z tyłu. O tak. Czekajcie, może to widać z tej strony? Mhm. Tak, widać. To by się Tomkowi... No. Tu mamy tylko dwa garaże. Ale pełno miejsca przed garażami, miejsce to na kosz. Bardziej tradycjonalny tak. Wygląd tego domu ogólnie, z cegłą. Ładnie dookoła, wśród właśnie tych starszych domów. Większe drzewa dookoła. Dobrze, wchodzimy do środka. Tu fajnie trafiłyśmy, bo jest zrobiony staging, więc teraz mamy meble. Jest umeblowany, ładnie przygotowany dom, tak jakby do mieszkania. Pani właśnie powiedziała, że jeszcze nie jest do końca skończony, bo tutaj mają jakieś tam takie malutkie poprawki, ale tego nie widać tak naprawdę. Bardzo mi się podoba wejście, już Wam pokazuję. Z wejście z takim otwarciem, to jest ładne. Moje biuro. Trochę ciemne. Już kwestia gustu, nie? Mamy tutaj... Oj, ten jest duży. 4800 square feet. I 1,5 miliona. 1,5 miliona. 5 sypialni i znowu 5,5 łazienki. I taki plan. Tu mam wejście. Zaraz obok jest pierwsza sypialnia.
jak mniemam, jest to najczęściej sypialnia gościnna, tak, Kinga? To jest gościnna, tak, tak. I tu nie wiem, czy łazienka, jest łazienka przy tej sypialni. Jest łazienka, jest szafa wchodzona. Tu mamy łazienkę. Łazienka bez lustra, żeby nie patrzeć na siebie rano. Bez lustra jeszcze coś zamontowała? Nie. Tu mamy wchodzoną szafę. Tak, tak, tu nie ma tego miękkiego światła. Duża szafa, jak na pokój gościnny. Dobrze, prowadź dalej, Kinga. Ania, czy ty też masz tyle poduszek na łóżku? Nie. Ile używasz poduszek do spania? Ja jednej. Ja dwóch. Znaczy, używam jeszcze poduszki między kolanami. No, no, ja też czasami. Okay, ale to nie taki, też lubię. Spać, nie, nie, nie. Właśnie się śmiejemy, ile tu jest poduszek. I codziennie trzeba to ścielić. 9 poduszek. Policzyłam. Chodź, zobaczymy inne sypialnie. O, fajnie, że to jest. Aha. Tu mamy salon. O, nie, wykończone to. Mhm. Yeah. O, oh my god, spoko! Ale fajnie. Tak na ciemno. Czy nie jest wystawione jeszcze na sprzedaż, bo muszą właśnie wykończyć. Can I open it? There's an ice maker on the left, and then on the right there's a water. This is freezer. To jest tylko zamrażarka tutaj. Oh, this is fridge and freezer. Oh, matko. So see on the left of the fridge, this pops out for water. Right here. Oh. Right here. And then you just push. Oh. And there's water. Because you know it's clean on the outside, yeah, yeah, but yeah, you still yeah. have the water That's dispenser. True. Smart. Oh my god, this is ten stolik to wygląda tak pięknie tutaj. Marzy mi się okrągły albo wolny stolik. I taki widok. Piękny. Farmhouse is very, very popular. Farmhouse and traditional home still. A tutaj jest taki bardziej Spanish style wręcz. Aha. No właśnie z tymi łukami takimi półokrągłymi. A tutaj mamy. O, jaki duży. I tutaj właśnie są siatki. Czyli tutaj mamy screen. Screen porch. Oj, ale ciężko. Chodzą te drzwi z kominkiem. A tam jest sypialnia, czyli z sypialni, wejście z głównej sypialni na screen porch. No i tu jest ten widok na pole golfowe. Pokażę. Nie ma siatki. A, muszę to Tomkowi pokazać. Ha, Tomek, mam dla ciebie nowy dom. Chyba zawsze. Tu mamy salon i idziemy do głównej sypialni. Co to za pomieszczenia? Czekajcie, zaczniemy od tej. Jaka ładna. Ale światło. Przepiękna. O matko, bo jaka ta łazienka jest ładna. Bez światła, nawet bez światła. Bez światła jest dużo. Naturalnego światła w tym pokoju. Ale ładny pokój. Tu jest to wyjście na screen porch. Tam sobie panowie grają w golfa. Piękne, naturalne światło tu jest. Z tej strony ten dom trochę blisko. Tutaj są takie odległości mniej więcej między tymi działkami, w zależności od tego, jak dom jest położony. Na tak, tym osiedlu. Tak, mhm. Tutaj jest tak z, powiedzmy z pół akra do akra tej mhm. działki są. No, jak te drzewa wyrosną, to będzie ok. Nie widziałam takiego połączenia. Wyjątkowo mi się bardzo podoba. Tu jest garderoba. Garderoba mała jak na taki duży dom, ale no dobra, może jest więcej tych schodków generalnie. Chyba, że są dwie garderoby. Są dwie. Tak? O, tak.
ogromny prysznic. No, 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 no. Ogromny prysznic. Ogromny prysznic. I tutaj jest druga garderoba mniejsza, czyli to ta dla męża. Ta dla męża. Się śmiejemy, bo zawsze te mniejsze to są dla męża. A tu mamy pralnię. I tu już mamy inny kolor szafek. A też ładne. Też ładne, no. Z drugiej strony też szafki. Tu dodatkowo jeszcze taki lekki. Szafa i ubikacja. Podoba mi się też ta podłoga. Jestem ciekawa, co tam jest właśnie po tej drugiej stronie. Tam jest już ubikacja. Tu pewno będzie szafa na płaszcze? Tak. To będzie garaż. To tu będzie garaż, masz rację. Czyli tu jest ubikacja gościnna pewnie? Ale ubikacja ciemna. Ciemność, widzę ciemność. Bardzo ciemna. Ciekawe połączenie, te takie kafelki inne trochę. Te kafelki są też... Myślałam, że tapeta to są kafelki. A, masz rację, no. To samo. Kafelki na ścianie i na podłodze. A tutaj jest... I przesuwane drzwi. Nigdy nie wiem, jak to się... O, tu jest. Tutaj przejście do garażu. Tak, bo tu jest zamek. O, wiesz co? To jest druga spiżarka chyba. Tu mamy ten garaż. A tutaj jest garażek. To jest bardzo mądre. Jak przyjeżdżamy z zakupami, wychodzimy z garażu i mamy od razu spiżarkę. Na takie większe, gabarytowo rzeczy, na przykład z Costco. No i ta lodówka taka mała, no to tutaj to wiesz... To co tutaj będzie? Tu jest miejsce na jakiś sprzęt. Nie wiem, właśnie się śmieję, że można dodatkowo lodówkę dać, bo tam ta w kuchni taka mała. A, no tak. Mini lodówka w kuchni. Dom jest duży, więc idziemy do góry jeszcze. Czekajcie, odwrócę się, zrobię takie 180. Nie ma dywanów. Wszystko naturalne, drewno, ładne. Tu jeszcze niewykończone. No, tu góra jest niewykończona, ale często tak jest, że ten staging jest zrobiony tylko na dole. Tu mamy szafę. Ha! Chociaż tutaj coś wstawili do tego pokoju. A tu są dziwne drzwi. Czekaj. Czemu one są takie grube? To nie będą takie te tajemnicze drzwi? O, tak. Zobaczcie. To będzie... To wygląda jak ściana tutaj. Wow. O, Kinga, Secret proszę, otworzysz? Room. No, Secret Room. Tak jak James Bond jest. O, wow. Ja myślałam, że to jest jakiś pokoik mały, a tu jest jakieś mieszkanko. To mieszkanie. O, kurczę. Wow. Patrz, tutaj jest maty do jogi. Rowerek. A tu mamy kolejny. Oh my god, to jest stół do pokera. Albo do brydża, nie wiem. Poker. I barek. Oh my god. Pasuje na pole golfowe. That's crazy. I za tymi drzwiami takimi. Kinga, czego się napijesz? Co mi tam jest? Tequila, whisky i piwko i robimy rozdanie. Ale fajne. Wiesz co, jak ktoś kupuje taki drogi dom i na polu golfowym, chce mieć spokój po pracy, tylko trzeba jeszcze mieć czas na to. Te drzwi są mega. To jest man cave, nie? Tak, to jest man cave. Okej. Tu mamy, tu jest pralnia. Druga. Czyli druga pralnia. To też taki zdam, że mógłby być taki pokoleniowy, że tam parę pokoleń mieszka. Mm-hmm. Myślę, że jak mąż byłby zmęczony teściami, to by się zamykał w swoim męku. Chyba, że dla teściów zbudowany męku. Tak? Aha, bo tu jest szafa. Okej. Okay. Szafa. Łazienka.
No, dom z niespodziankami. Dużo ludzi. Tutaj mamy sypialnię jakąś większą. Garderoba. Łazienka. Ładne te kolory, podobają mi się. Tej wielkości, czekajcie, pokażę wam, tak? Bo tam jest jeszcze jakiś schowek chyba. Wejście na strych, nie? Fajne. Wejście na strych. Ale miejsca na strychu nie ma tak dużo. Tyle co my mamy. Tylko musimy po drabinie palić. Chodź, Kinga, idziemy odkryć jeszcze jakąś niespodziankę. O, tu jest jeszcze jeden pokój. Tu jest zwykła dzina. Tu zaraz zobaczymy, bo tam ktoś poszedł. Ale zobaczcie, tutaj jest szafa na końcu. Teraz już niczemu nie otwórz, otwórz. No. Chodź, zobaczymy. To w ogóle tutaj, wiesz, jak sobie książki dasz? Ale wiesz co, że to jest... Czekajcie, zamkniemy te... Oj, zamkniemy te drzwi. O, to tak wystaje. Tam jest sypialnia, potem jest łazienka i z łazienki jest przejście tutaj jeszcze. Czyli to jest taki pokój też, wiesz. Secret room. Pokoik dla dzieci. Taki pokoik wyciszenia. Tam pewno będzie też wejście na strych. Mhm. To są podwójne umywalki tutaj. Mhm. I sypialnia. Nie jest duże na łóżko, ale tam jest cały, całe pomieszczenie na odpoczynek. I tyle. Fajny ten dom, nie? Takie z niespodziankami. Jak myślisz, sprzeda się szybko? Myślę, że tak. Na fajne osiedle, fajnie zbudowane. Chociaż jest strasznie duży i teraz tak widzę, że mniej osób chce tak bardzo duże domy. Jest mniejsza ilość osób, które chce bardzo duże domy. No poza tym nie każdy dostać, bo one są bardzo drogie. Ale na pewno jest fajny. Dzięki bardzo, Kinga, za dzisiejszą wycieczkę. Jakbyście szukali kogoś od domków w Karolinie Północnej, to walcie śmiało do Kingi. Ja zostawię namiary na nią w opisie pod filmem. Już odwiozłam Kingę do domu. Dziękuję jeszcze raz, Kinga, za fajną wycieczkę. Lubimy chodzić po tych domach. Słuchajcie, a jak Wy lubicie też oglądać takie domy, to dajcie znać. Tradycyjnie zostawcie łapeczkę, jak Wam się podobało. Mam nadzieję, że tak bardzo jak nam. To jest takie fajne uczucie, jak można sobie pochodzić po domach, zobaczyć coś nowego, coś innego. A póki co to ściskam Was serdecznie. Widzimy się już jutro. Do zobaczenia. Pa!